Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Marta. Wpadłam dzisiaj do Was między remontem i kompletowaniem wyprawki dla kota, ponieważ już w lipcu, czyli za miesiąc, trafi do mnie, trochę więcej niż miesiąc, ale trafi do mnie śliczna kotka rasy Ragdoll. Jeżeli jesteście ciekawi czegokolwiek na temat tego, jak ja kompletuję wyprawkę i w ogóle jak chcę się przygotować na kota w domu, co jest dla mnie najważniejsze i może chcielibyście, wiecie, też zaczerpnąć teraz z mojej wiedzy, która cały czas się poszerza, ponieważ chcę być odpowiedzialnym właścicielem kota i też mam zamiar z moim chłopakiem zrobić sama drapak, a więc jeżeli chcecie jakikolwiek koci tutorial, czy kocie sprawy, koci filmik, dajcie mi koniecznie znać pod tym filmem. A teraz już przechodzimy do sedna, czyli do tego, czym się zajmiemy dzisiaj. Dzisiaj przetestuję dla Was podkład od Bielendy. To jest fluid mineralny rozświetlający z ekstraktem z soku z truskawki. A więc jest to bardzo ciekawa propozycja od marki Bielenda, strasznie tania. Nie jestem pewna, czy promocja w Rossmanie jeszcze działa, ale jeżeli tak, to dostaniecie ją za po prostu 7 czy 8 zł, a więc po prostu marzenie. Ja ją kupiłam za 15, czyli w standardowej cenie. Umówmy się, że to jest naprawdę śmieszny pieniądz. Mam głęboką nadzieję, że będzie fajnie się sprawował, będzie fajnie wyglądał na mojej mieszanej cerze. Wiecie, że mieszana i tłusta cera charakteryzuje się tym, że jednak te podkłady nie zawsze na niej dobrze wyglądają, a więc ja testuję typowo podkłady pod tą cerę, jaką ja dokładnie mam. Bardzo często mi się waży podkład na porach, bardzo często tutaj, gdzie mam tłustą skórę, tłustsze obszary mojej cery, po prostu ten podkład wygląda źle. A więc jeżeli ten rozświetlający, lekki fluid, który ma nie tworzyć efektu maski i nie zapychać naszych porów i dodatkowo fajnie tworzyć nasze rozświetlenie twarzy, jeżeli on będzie świetny i będzie kosztował 15 zł, no to coś pięknego, coś idealnego. Mam nadzieję, że się sprawdzi świetnie. Dodatkowo mam tu kilka produktów z marki Glam Shop. Jest tu kilka produktów, które kupiłam razem z kalendarzem adwentowym. Tak, mamy maj. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że trochę przeciągnęłam ten element, ale te produkty, które miały być tylko w kalendarzu adwentowym, Hania wprowadziła również do swojej standardowej sprzedaży, standardowych kolekcji, a więc dzięki temu możecie też kupić pojedynczo te produkty, które ja kupiłam w całym kalendarzu. Mam tutaj 4 matowe odcienie, 2-3 takie metaliki i 3 turbopigmenty oraz rozświetlacz róż i bronzer. Jednak z tego rozświetlacza raczej nie będę korzystać, ponieważ on jest bardzo mocno drobinowy i dosyć ciemny. A ostatnio w ramach moich urodzin moi rodzice sprawili mi kilka fajnych prezencików z Glam Shopu. Mam tu 4 Turbo Plusy, które bardzo mnie ciekawią, bardzo mnie ciekawi ich konsystencja oraz rozświetlacz, rozświetlica, czyli ten najbardziej rozsławiony rozświetlacz. Rozświetlica czy bomboniera? Rozświetlica. Czyli ten najbardziej rozsławiony ostatnimi czasy rozświetlacz z Glam Shopu. Jeżeli jesteście ciekawi tego testu, no to zachęcam Was do dalszego oglądania. Już Was zbliżam i zaczynamy od makijażu oczu. Okej, moi drodzy, na oczy nałożyłam już odrobinę korektora z Belle, a teraz sięgam po ten matowy beż. Temu matowemu beżykowi naprawdę nie można niczego zarzucić. Tutaj będą Wam się pojawiały nazwy tych cieni poszczególnych. Nic nie można mu zarzucić, naprawdę ładnie wyrównuje koloryt. Sięgam po ten pomarańczowo-biszkoptowy cień. Pigmentacja cieni na pędzlu jest naprawdę bardzo mocna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na powiece. Ja mimo tego, że ten bardzo ładnie się przyklejają w pierwszej chwili, ja mimo tego, że mam ten zestaw od grudnia, czy nawet listopada, to tak naprawdę jeszcze nie sięgnęłam porządnie po te cienie, ponieważ cały czas mówię, że chcę zrobić dla Was test, pierwsze wrażenie. Później domówiłam na swoje urodziny od moich rodziców, ale ja sobie zamówiłam parę Turbo Plusów, które też mnie ciekawiło i stwierdziłam, że po prostu chcę zrobić dla Was zbiorczy film i pokazać Wam, co potrafią te cienie i chcę, żeby to było w miarę moje pierwsze wrażenie, przynajmniej na temat cieni, ponieważ już produkty do makijażu twarzy, już z nich korzystałam i mniej więcej mam na ich temat swoje zdanie. Pigment tego pomarańczowo-biszkoptowego cienia jest naprawdę zadowalający, ładnie wygląda na powiece. Zwykle takie dosyć jasne odcienie nie mają aż tak fajnej pigmentacji w odzwierciedleniu na to, jak wyglądają na powiece, a ten naprawdę wygląda zacnie. W dalszej kolejności sięgam po to bordo i pokrywam nim zewnętrzną stronę swojej powieki. Zewnętrzny kącik. Bardzo ładny odcień tego borda i bardzo fajny pigment. To trzeba przyznać, że naprawdę wygląda twarzowo i mimo tego, że ten odcień wygląda, wiecie, borda czasami mogą
wyglądać na powiece, jakbyśmy mieli zmęczone spojrzenie albo po prostu spuchnięte oczy. Ale ten pigment i ten kolor jest naprawdę bardzo ładnie wyważony i nie tworzy nam zmęczonego spojrzenia. Teraz sięgam po ostatni, najciemniejszy matowy odcień. To chyba piernik się nazywał? I zaznaczam nim zewnętrzny kącik. Wzmacniam go. Bardzo ładny pigment jest tych cieni. Naprawdę jest świetny. Wow, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobry pigment. Słyszałam, że błyszczące cienie z Glam Shopu są naprawdę w porządku. Ale że te matowe są też aż takie fajne. Co ciekawe, te cienie mają taką zależność, że jeden cień przykrywa drugi. Nawet ten jasny, biszkoptowy cień jest w stanie przykryć ten piernikowy i dzięki temu po prostu zakryć wszelkie jakieś plamki czy niedociągnięcia, które nam się wytworzyły podczas blendowania. Specjalnie nie nałożyłam najpierw podkładu, żeby ładnie odciąć sobie granice cieniowania. Waham się, co nałożyć dalej, ale chyba najpierw nałożę ten cień Turbo Pigment, a później na niego nałożę ten róż. Najbardziej mi się podoba ten odcień Sztos z Turbo Plusów, jednak obawiam się, że on ma zbyt ciemną bazę kolorystyczną i może mi trochę spartaczyć ten makijaż, a więc na pewno go przetestuję w jakimś innym odcinku. Biorę NYX Glitter Primer, czyli jak zwykle najpierw cienką warstwę rozprowadzam po to, żeby nałożyć na niego Turbo Pigment. Nie wiem, czy to tak totalnie jest potrzebne i niezbędne, ale wiem, że jeżeli one świetnie wyglądają nawet bez NYXa, to z NYXem będą wyglądały po prostu niesamowicie. Najlepiej chyba będzie, jak nałożę go jednak palcem. Bardzo ładny odcień, raz się błyszczy na złoto, a raz na różowo. Piękny jest ten odcień. Dobra, zobaczmy, znowu nałożę kolejną cienką warstwę NYXa i zobaczymy, jak się będzie sprawował Turbo Pigment. Nie Turbo Pigment, tylko Turbo Plus. Bardzo jedwabista konsystencja, zobaczcie na ten błysk. Piękny. Okej. Dobra, ten kolor po prostu wygrywa życie. Narysowałam linię linerem tylko i wyłącznie na linii moich rzęs oraz ją delikatnie rozdymiłam tym najciemniejszym brązowym cieniem i dokleiłam wielkie, sztuczne rzęsy i teraz się modlę, żeby moje oczy jakoś to przeżyły. A teraz zapraszam Was już na nałożenie podkładu, test podkładu od Bielendy. Ja mam go w odcieniu 01 jasny beż i on faktycznie jest beżowy, matowy, a jego konsystencja jest taka kaszkowata, mam nadzieję, że to zobaczycie. Wygląda, jakby miała w sobie takie drobinki czegoś? Nie wiem, okej. Zobaczmy, jak on się będzie zachowywał na buzi. Jak będzie wyglądał. Sięgam po wielką gąbę z Glam Shopu. Ja ją bardzo lubię. Fajnie nasiąka wodą i ładnie rozkłada podkład na twarzy. I rośnie wielka, a więc jeżeli macie mały obszar twarzy do położenia podkładu, bo nieraz tak jest, to generalnie nie polecam, bo może być dla Was nieporęczna. Ale ja mam duże czoło, duże policzki i w ogóle dużo twarzy do malowania, a więc jest naprawdę spoko. Jest też fajnie wyprofilowana, możemy dosięgać nią również tutaj w okolice pod oczami i w ogóle w okolice trudniej dostępne, w jakiejś zakamarki naszej twarzy, a więc to nie jest tak, że ona jest totalnie nieporęczna, ale niektórzy nie lubią takich gigantycznych gąb. I ja to rozumiem w pełni. Wykończenie tego podkładu nazwałabym naprawdę ładnie rozświetlającym. Ta skóra wygląda bardzo zdrowo, ale jego krycie jest średnie i to mi bardzo odpowiada. Ja widzę dalej swoje jakieś zaczerwienienia, krostki różne. Mam nadzieję, że to przykryje delikatną drugą warstwą podkładu i ewentualnie korektorem, ponieważ ja jestem zwolennikiem średniego krycia i doklepywania wszelkich niedoskonałości korektorami, ponieważ wtedy uważam, że nasza skóra po prostu wygląda zdrowiej i lepiej. Ale podkład wygląda na twarzy tak, że wygląda jakby go nie było. Po prostu wygląda jak nasza druga skóra i to jest już świetne wrażenie. Bardzo ładnie scala się ze skórą, tak jak obiecuje producent i on naprawdę napisał tutaj, że się scala i faktycznie
No wygląda, jakby go po prostu nie było, jakbym nie miała żadnego podkładu na twarzy. To nie ma być podkład długotrwały, on nie ma, wiecie, wytrzymać z nami nie wiadomo czego, to ma być po prostu ładny upiększacz na co dzień. I ja taki test mam zamiar przeprowadzić, ponieważ już teraz mamy godzinę 12, a więc to nie będzie jakiś mega długi 12-godzinny test czy coś. Ma być to taki, myślę, 8-10-godzinny, myślę, że do tej pory wytrzymam i jakoś dam radę Wam aktualizować, jak ten podkład wygląda i jak on się trzyma na mojej buzi. Jednak naprawdę on wygląda od razu po nałożeniu po prostu świetnie. Jak zwykle przypatruję podkład pudrem od Huda Beauty, ponieważ on zawsze zapewnia mi tą samą porównywalną jakość. I małym pędzelkiem pudruję obszar głównie pod oczami. Pudruję też nos i tutaj skrzydełka, bo tu mi się ten podkład po prostu ściera najczęściej. Czoło, tutaj w strefie T głównie, a także brodę. Czyli po prostu przypudrowuję strefę T, resztę pozostawiam nieprzypudrowaną, ponieważ chcę, żeby ten podkład jednak pozostał rozświetlony. W zewnętrznym kąciku dolnej powieki nakładam ten bordowy cień, którym wykonałam makijaż górnej powieki, a w wewnętrznym kąciku umieszczam ten biszkoptowy odcień, którym rozpoczęłam w ogóle makijaż ok. W wewnętrzny kącik nałożę ten rozświetlacz, o którym mówiłam. Bardzo się kruszy, jego konsystencja jest mega niezbita i to w sumie widać na pierwszy rzut oka, ale że aż tak się pokruszy. Okej. Ten rozświetlacz wygląda bardzo ładnie jako rozświetlający element naszego makijażu oczu, ale też wygląda fajnie jako sam cień nałożony na powieki, a więc przynajmniej do tego go mogę zużyć. Okej, jedziemy z konturowaniem twarzy i tutaj sięgam po bronzer. Myślę, że może być za mocno napigmentowany, a więc dokładnie strzypuję jego nadmiar. Mam dosłownie odrobinę tego bronzera na swoim pędzlu. Aha, jest naprawdę bardzo mocna pigmentacja i intensywność, bo to jest po prostu jedno delikatnie dotknięcie pędzelka, a myślę, że tym spokojnie wykonturuję sobie całą twarz. I to jeszcze otrzepane dotknięcie pędzelka, także wiecie. Ten bronzer ma naprawdę ładny kolor i ładnie wygląda na buzi. Fajnie, nie jest ani zbyt chłodny, ani też zbyt ciepły, a więc nie robi nam pomarańczowych plam, ani też szarych. Bardzo ładny odcień do konturowania buzi. Wykonturuję również czoło, jak zwykle zresztą. Okej, sięgam po róż i tutaj dokładnie ta sama historia. Parę dosłownie pacnięć, nawet nie takich pociągnięć, tylko pacnięć na ten róż. I zobaczymy jego intensywność. Okej, ja ją widzę. Nie chcę przesadzić na początku, bo to może być katastrofa. Ja wiem, że róż delikatnie się wchłania, ale nie ma co przesadzać, żeby nie wyglądać jak matrioszka. Róż ma piękny odcień, bardzo mi się podoba, jest bardzo twarzowy, bo jest taki brzoskwiniowy, ale jednak różowy. Myślę, że będzie świetnym ślubniakiem. W ogóle ten bronzer i róż bardziej mi wyglądają na ślubniaki niż na takie świąteczne makijaże, ale generalnie są bardzo ładne. Okej, i teraz jeden z gwoździ programu, czyli rozświetlica. Wiem, że ją trzeba nabierać właśnie w ten sposób, czyli tak delikatnie ją pocierać. Cały internet na jej temat oszalał. A więc mam nadzieję, że ja też oszaleję. Już widzę, że ma przepiękny kolor, bo w ogóle nie przyciemnia, a równocześnie pięknie błyszczy. Chyba to będzie mój nowy ulubieniec. Ostatnie rzeczy, żeby już zostać w temacie, jest to błyszczyk i konturówka z Glam Shopu. Jest to konturówka w odcieniu Idealna, a błyszczyk w odcieniu... Błyszczyk. Nie ma odcienia. Okej, a więc wypełniam konturówką swoje całe usta. Ona już jest dosyć przeze mnie mocno używana, ponieważ kolor jest naprawdę świetny, bardzo mi się podoba. Chociaż do tego makijażu wydaje się, jakbym miała za jasne usta. Mam nadzieję, że ten błyszczyk troszeczkę mi to naprawi, bo już dawno go nie używałam i szczerze to nie pamiętam, jaki ma odcień. Błyszczyk świetnie pachnie, jednak mam wrażenie, że jest naprawdę mega za jasny. Dajcie znać, co o tym myślicie. Lubicie takie jaśniutkie pomadki do takiego mocnego makijażu oczu? Podkład wygląda na twarzy bardzo dobrze, ma świetny kolor, świetnie się w nim czuję, a także bardzo ładnie pachnie i to też jest ciekawa rzecz dla niektórych ludzi, bo niektórzy po prostu pierwsze co robią, to muszą powąchać kosmetyki. Ja uwielbiam czuć się w produktach, w ogóle w makijażu uwielbiam się czuć wygodnie i swobodnie i ja kompletnie nie czuję, jakbym cokolwiek miała na twarzy, a najlepsze jest to, że wyglądam, jakbym nic nie miała na twarzy, jakbym po prostu miała swoją piękniejszą skórę i powiem Wam szczerze, że ja
to jest to, co ja po prostu uwielbiam. A więc tak tani produkt polskiej marki, to też istotne dla wielu z Was na pewno, który ładnie pachnie i wygląda świetnie i ma bardzo przyjazną Polką gamę kolorystyczną, ponieważ widzicie, że kompletnie wygląda to po prostu, jakby to była moja skóra. Odcień jest po prostu perfekcyjny dla mnie, a więc jeżeli on też będzie fajnie wyglądał za kilka godzin, no to myślę, że to będzie mój totalny ulubieniec. O produktach Glam Shop, jak patrzę na siebie w podglądzie z takiej większej odległości, no to ten zestaw do ust wygląda całkiem nieźle, nie wygląda to źle. Konturówka ogólnie jest świetna i ja ją bardzo często używam. Błyszczyk jest przeze mnie używany trochę mniej chętnie, nie wiem dlaczego, sama mimo tego, że ładnie pachnie. Jak taka chałwa, kiedyś była taka chałwa w wacie i ona tak pachnie. Generalnie bardzo ładnie, trochę waniliowo. Błyszczyk to błyszczyk, a więc podejrzewam, że on nie będzie na tych ustach się utrzymywał nie wiadomo ile, jednak naprawdę przyjemne jest to duo. Co do pozostałych produktów, które przetestowałam, cienie z kalendarza adwentowego, które, przypominam jeszcze raz, możecie teraz dostać normalnie, standardowo na stronie Hani Glam Shop. Są bardzo fajne, łatwa jest z nimi praca, cienie się fajnie do siebie kleją, naklejają się na siebie, a więc to jest ciekawe, ładnie się budują i mieszają się kolory, blendują się ze sobą, to jest naprawdę świetne. Turbo pigmenty, nie muszę tego podsumowywać, ponieważ chyba wszyscy wiemy, że ten błysk jest naprawdę niesamowity, a ten błysk tego różowego Turbo Plusa jest naprawdę świetny, błyszczy to po prostu niesamowicie ładnie i bardzo mnie to do siebie przekonało, żeby po prostu testować dalej i żeby sprawdzić ten Poseidon, ten akurat zapamiętałam zielony odcień i ten sztos, które mają ciemniejsze bazy kolorystyczne i mogą nie być tak łatwe do ogrania w makijażu, ale na pewno się da i jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało na oku, ponieważ po prostu w opakowaniu już wygląda świetnie. Zamykając już tą małą paletę, rozświetlica jest naprawdę bardzo ładna, świetny odcień, świetny poziom błysku, naprawdę to jest świetna robota, bardzo dobry rozświetlacz i też mam wrażenie, że to będzie mój ulubieniec. Produkty do makijażu twarzy, oczywiście o rozświetlaczu już wspomniałam, że dla mnie jest za ciemny, jednak świetnie pełni rolę naszego cienia na całą powiekę, a tutaj te produkty, czyli bronzer i róż, mają świetnie wyważone kolory, naprawdę są bardzo dobre, jednak pigmentacja jest bardzo, bardzo mocna. Jest to plus, ponieważ możemy zużyć mniej produktu do wykonturowania całej swojej twarzy, ale jest to minus dla początkujących graczy w makijażu, bo po prostu możemy łatwo przesadzić, łatwo sobie zrobić plamę i krzywdę, a więc jeżeli już chcecie przetestować te produkty, to naprawdę delikatnie, delikatnie pacajcie, muskajcie pędzlem, zawsze jest lepiej dołożyć niż przedobrzyć. Okej, kochani, wracam do Was później z małym podsumowaniem tego, jak wygląda podkład, ponieważ ja podejrzewam, że te cienie i cała reszta konturowania po prostu się utrzyma bardzo dobrze, ponieważ teraz już nie wiem, czy cienie jakiekolwiek firmy się utrzymują źle. Nie podejrzewam, że cokolwiek się z nimi stanie, poza tym, że być może mi się rozpłyną w kącikach, ponieważ moje oczy są takie, jakie są, a jeszcze dzisiaj im dałam trochę tymi rzęsami, ale generalnie później głównie skupimy się na podkładzie. A więc jeżeli jesteście ciekawi tego, jak mi się sprawdził ten podkład, no to zachęcam, widzimy się za parę minut dla Was, za parę godzin dla mnie. Mamy właśnie godzinę 20:26, a więc właśnie minęło 8 godzin od kiedy mam podkład Bielendy na sobie, a poza tym resztę kosmetyków marki Glam Shop. I moje podsumowanie po 8 godzinach jest takie, że podkład z Bielendy wygląda fenomenalnie, wygląda po prostu świetnie. Moje pory totalnie nie są podkreślone, ani troszkę. Twarz jest bardzo gładka, rozświetlona, kolory są ujednolicone. Moja twarz wygląda idealnie, dodatkowo ja się czuję po prostu, jakbym tego podkładu nie miała na twarzy, a mam. Przez cały dzień się czułam bardzo komfortowo, czyli tak jak na samym początku, a teraz podkład wygląda po prostu tak samo, jakbym go nałożyła na początku, jakbym nałożyła świeży podkładzik, a ja go przypodróbowałam raz, ponieważ ospały mi się trochę cienie z Glam Shopu i nie wiem, czy to przez to, że ściągałam rzęsy w ciągu dnia, bo oczywiście moje oczy nie przeżyły rzęs i po prostu się rozpłakały. Jednak musiałam odrobiną pudru strzepnąć sobie ten osyp ze swoich cieni. I to się udało idealnie, do tego świetnie, nie naruszyło podkładu, on się w ogóle nie przesunął, nic się z nim nie stało. Ten podkład jest po prostu fenomenalny, kosztuje 15 zł, teraz 7, a więc po prostu biegnijcie i go kupcie. Występuje w 3 odcieniach, a więc myślę, że każda z Was i każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Jest to świetny produkt, kocham Was za ten produkt, ponieważ to będzie mój podkład. Na co dzień wygląda świetnie, czuję się w nim świetnie. Nie mogę po prostu przestać go chwalić, bo ja nie mogę wyjść z tego wrażenia po prostu, jak on świetnie wygląda na mojej twarzy. Ja ostatnio mam taki czas w swoim życiu, kiedy już wyleczyłam
trochę, naprawdę znacznie. W mojej ocenie, ja wiem, że wy widzicie te krostki czasami jak się maluje, ale w mojej ocenie moja twarz wygląda naprawdę najlepiej od parunastu lat. Dlatego ja zaczęłam się czuć na tyle pewnie, że ja wychodzę do pracy bez makijażu. Jedyny mój makijaż to są umalowane rzęsy. Nie nakładam absolutnie żadnego podkładu i ostatnie, jedyne moje porównanie tego podkładu z Bielendy jest z podkładem z Vibo, który testowałam dla Was w poprzednim filmie. I powiem Wam szczerze, tamten kosztował 4 dychy i wyglądał obrzydliwie po tych 10 czy 12 godzinach. Nie pamiętam, teraz nie jestem pewna przez ile go testowałam, ale chyba przez 12 godzin. Ale wyglądał obrzydliwie, po prostu wyglądał źle. A ten podkład wyglądał fenomenalnie i jestem po prostu przekonana, że on dalej już by tak wyglądał, ponieważ nie da się go po prostu bardziej zmienić. Ja dzisiaj kompletnie nie leżałam, gotowałam obiad. Wiecie, smażyłam coś na oleju i to naprawdę było gorąco. Do tego malowałam ściany i myłam podłogi po malowaniu ścian. Także możecie sobie wyobrazić, że się trochę namachałam, prasowałam, robiłam naprawdę mnóstwo rzeczy, które raz, że są w gorącej temperaturze, dwa, czasami buchnie para i w ogóle. Robiłam naprawdę mnóstwo rzeczy i on po prostu wygląda świetnie, a więc myślę, że on nawet lepiej by wytrzymał trening niż ten podkład od Vibo Fit Freak. Ja zrobię dla Was porównanie tych podkładów, ponieważ są to stosunkowo nowe propozycje, które możecie znaleźć w Rossmanie i różnica między nimi cenowa jest ogromna, ale też różnica w zachowywaniu jest ogromna, ponieważ ten podkład z Bielendy nie ma być wytrzymały, a ten z Vibo ma być i totalnie one są nie takie jak powinny. Można by pomyśleć, że ten tani podkład z Bielendy będzie to niefajny, ale ten właśnie z Vibo jest dużo gorszy. Zrobię takie porównanie na połówkach twarzy, ponieważ mnie samą to mega ciekawi, jak to będzie wyglądało. Generalnie konturowanie utrzymało się świetnie, bardzo się zakochałam w tym rozświetlaczu od Glam Shopu, jest po prostu świetny, fenomenalny i nie dziwię się, dlaczego cały internet się w nim po prostu zakochał, ponieważ jest bardzo twarzowy. Ogólnie to konturowanie wygląda mi na takie ślubne, a więc jeżeli szukacie idealnych produktów do makijażu ślubnego, to myślę, że to może być strzał w dziesiątkę, ponieważ one po prostu wyglądają jakby się świetnie fotografowały. Naprawdę żałuję, że ja dopiero teraz zaczęłam ich używać i chyba mam większą chętkę teraz na testowanie Glam Shopu niż kiedykolwiek wcześniej. Tak jak wspomniałam, nie będę Wam mówiła o trwałości cieni, ponieważ w mojej ocenie utrzymały się świetnie, poza tym rozpłyniętym kącikiem, który teraz tak na szybko uzupełniłam, ale jeżeli widzicie jakieś prześwity, no to dlatego, że moje oczy są po prostu wrażliwe, takie już są, ja już zaczęłam się do tego przyzwyczajać i mam nadzieję, że Wy też i że jakoś to wytrzymujecie. Mam nadzieję taką wielką. Okej, podsumowując test, naprawdę dzisiaj znalazłam mnóstwo cudownych perełek, mnóstwo kosmetyków, które są warte uwagi i są naprawdę świetnej jakości. Dodatkowo wszystkie są polskie, a więc warto to wspierać i warto jest też mieć to na uwadze. Powiem Wam, że ja nawet jak robiłam ten obiad i w ogóle robiłam wszystko, a jeszcze ten podkład przetrwał maseczkę, bo byłam też w Biedronce na zakupach, bo to był idealny makijaż do Biedronki na zakupy i musiałam wyjść w maseczce i też nic się z nim nie stało, a więc on naprawdę wytrzymuje ekstremalne sytuacje. Powiem Wam, że ja się tak świetnie czuję w tym makijażu, najchętniej bym go w ogóle nie zmywała, a nawet pracując w domu czułam się po prostu jak ekskluzywna kura domowa, także coś pięknego. Generalnie test wyszedł świetny, jestem mega zadowolona i polecam Wam serdecznie te kosmetyki, polecam Wam też zasubskrybować mój kanał, zostawić komentarz i łapkę w górę. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, do zobaczenia i pa, pa!